Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj w studio jest ze mną pan Bogdan i myślę, że tyle, jeśli chodzi o kwestię przedstawienia, ale co najważniejsze, prawdziwy katolik, mąż jednej żony i ojciec trójki dzieci. Celowo nie mówię nazwiska, myślę, żeby pan też czuł się swobodnie w treściach, które pan będzie przekazywał i żeby pana nikt nie dorwał później. Zobaczymy, choć jeżeli będziecie mieli pytania, to jak najbardziej można do mnie te pytania później skierować, czy to na Facebooku, czy w komentarzach. Ja później przekażę panu już odpowiednie treści, które są potrzebne. Natomiast na początku oczywiście będziemy nagrywali kilka odcinków z panem. Pierwszy to będzie odcinek o objawieniach, o tym, jaka jest rola Polski w objawieniach maryjnych. No większego specjalisty to ja osobiście nie spotkałem. Znaczy, być może są, ale ja nie spotkałem. Oczywiście pewnie skromność nie pozwoli na to, żeby powiedzieć tak, jestem specjalistą, jestem człowiekiem oczytanym. No a drugi temat, który pojawi się pewnie za jakiś czas, to będzie o masonerii. Tylko, że jakiś na razie wycinek, bo też musimy wyczuć, czy jest to potrzebne. Tak. Pan Stanisław Krajski też dużo mówił na ten temat. Wiodący specjalistą. Tak, więc myślę, że też do niego odsyłamy. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w ogóle 18 listopada. Tak jest. Czy to ma znaczenie jakiekolwiek? Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księże Michale, 18 listopada 1920 roku zostało wprowadzone w ustawodawstwie sowieckim bolszewickiej Rosji prawo do swobodnej aborcji. Prawo do swobodnej aborcji, które nigdy wcześniej nie było usankcjonowane prawnie, zostało usankcjonowane przez bolszewicką Rosję. Stało to się dokładnie 100 lat temu. I w moim odczuciu jest to główne w nawiązaniu do objawień fatymskich Najświętszej Maryi Panny. Jest to główny błąd Rosji, nie herezja robotnicza, nie jakieś tam inne problemy i wojny, które wynikły z tego, ale główny problem polega na tym, że w wyniku za usankcjonowania aborcji według danych, jakie zebrało środowisko pro-life w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie, w wyniku tych działania prawa aborcyjnego na świecie przez te 100 lat zniknęło z powierzchni Ziemi około 1,1 mld ludzi. To jest wojna, która została wytoczona dziedzictwu Bożemu, która została wytoczona dziedzictwu Maryi, Synu Maryi, i w której po prostu nastąpiło globalne unicestwienie tak potężnej ilości ludzi. Na pewno Maryja w swoich odniesieniach, mówiąc o błędach propagandy bezbożnej, miała właśnie na myśli między innymi, tak sądzę, w głównej mierze właśnie aborcję oraz wszystkie te bezbożne rzeczy, które prowadzą do niej. Mhm. Czyli aborcja jest jak gdyby grzechem, który ma swoje skutki i konsekwencje. I w tej chwili w naszej ojczyźnie jak gdyby obserwujemy skutki i konsekwencje aborcji. To są ludzie, którzy są niepogodzeni z Bogiem, to są ludzie, którzy żyją na ziemi nieodkupionej. Nieodkupionej w sensie takiej, że nie chcą być odkupieni, nie chcą mieć z Jezusem Chrystusem nic wspólnego. I są przekonani, że walczą o wolność. Tak, i są przekonani, że walczą o wolność, natomiast jest to wolność fałszywa, o czym napisane jest mnóstwo książek. Najkrócej mówiąc, ta wolność, którą w tej chwili się promuje, jest to wolność ani od, ani do, tak jak chciał Berlin, ale jest to wolność, która jest samowolą. Która jest samowolą nieliczenia się z prawem Boga i z władcą tego świata. Pan Jezus jest Panem tego świata i jest, do Niego należy czas i wszystko, co nas otacza. W związku z tym nie może być tak, że nie liczymy się z Panem i władcą, któremu poddana jest niebo i ziemia. Zresztą wielu ludzi zapomniało o tym, że Bóg już zwyciężył. Tak. Że my tylko odczytujemy pewne rzeczy. Natomiast zawsze zastanawiam się w różnych objawieniach. Tutaj od razu odsyłam do mojego poprzedniego odcinka
tam trzeba znaleźć, być może link pojawi się też w opisie, o objawieniach prywatnych, czyli wytłumaczyłem, na czym polegają objawienia prywatne, w co wierzymy, dlaczego tak akurat wierzymy, a w niektóre powinniśmy z dużym dystansem, to też jest tutaj istotne, i jakie warunki trzeba spełnić, aby objawienia prywatne zostały przyjęte przez Kościół katolicki. Choć tutaj zastanawia mnie jedna, myślę, że dosyć taka ważna rzecz, czemu Maryja w tych wielu objawieniach prywatnych, które gdzieś tam były, nie tylko w roli Polski, ale w ogóle, kiedy Maryja wchodzi w świat, w moim takim ludzkim odczuciu robi to tak subtelnie, jakby cały świat od razu nie miał żadnych wątpliwości, powiedziałaby, pojawiła się wszystkim, powiedziała, co myśli, no i później, dobrze, każdy widział, kto chce wolności, może za tym pójść, kto nie chce, to nie, no ale już nie ma żadnych wątpliwości, a to wszystko jest takie jakieś... Tak. To znaczy, ja upatrywałbym w tym momencie jakby... tą sytuację Maryi w świecie, to jest pierwszy prorok teraz czasów ostatnich, nie czasów ostatecznych, tylko tych czasów, które są... To są jaka to różnica? Czasy ostateczne i jest po prostu, kiedy Bóg kończy już jak gdyby świat, kończy to sądem, i czasy, kiedy czasy ostateczne, to są prorocy czasów ostatecznych, to są ci ludzie, którzy zostali przez Maryję ogłoszeni w La Salette, to są ludzie, którzy jakby powiedzieć, czekają na koniec działalności szatana. To jest czas, kiedy Bóg ostatecznie zamyka czas dla jego działania i jego ekspansji w świecie. I w tej chwili mamy, zdaje się, ten czas, kiedy on już czuje, że za chwilę czas jego dobiegnie końca. Czas ostateczny. Czasy ostatnie i czasy ostateczne. I teraz jest sytuacja taka, że my w tej chwili żyjemy w tych czasach, gdzie rzeczywiście działanie złego ducha będzie się nasilało. Natomiast nie przerażajmy się tym, dlatego że mamy jak gdyby Bóg zawsze przysyła nam proroka. Przysyła nam proroków, a tym prorokiem, którego teraz przysłał, jest jego matka, która jest niepokalanym poczęciem, która jest związana z Duchem Świętym, to jest bezpośredni związek jak gdyby, i działa przez swoich umiłowanych synów i córki, i na pewno z całą pewnością przyjdzie czas podania z jej strony nam ręki. Ona już cały czas nam podaje, ale po prostu chce także, żebyśmy coś dali od siebie. Czyli pokuta, nawrócenie, różaniec i najważniejsza rzecz, żebyśmy po prostu z całą pewnością uwierzyli, że są to środki, które niezawodnie wiodą do sukcesu. Tego boi się szatan i to będzie starał się wyplenić z katolików, czyli najkrócej mówiąc, zwykłej, codziennej modlitwy, gdzie pokusą jest, po co się modlicie, skoro świat jest i tak zły. No jak jest zły, skoro moja modlitwa przemienia go. To jest głęboka wiara w to, że przemieniam świat i czynię go Bożym, odkupionym. Coraz rzadziej słyszę te dwa słowa, które Pan użył, czyli pokuta i nawrócenie. A tak tego brakuje. Świat uwierzył, że Bóg jest tylko miłosierny i zapomnieli, że jednak ma granice, w które, przepraszam, to jest bardzo niefortunne określenie, ale ma granice swojej cierpliwości, w którym mówi dość. Tak, dotąd. Tak. Słowo Boże przez ostatnie 3 tygodnie tak nas to prowadziło, mówiące, że Bóg po prostu ma dość pewnych rzeczy i mówi, tu jest granica postawiona, cały czas wzywam do pokuty, do nawrócenia, kocham was ponad wszystko, dam wam wszystko, ale jeżeli wy nie chcecie tego przyjąć, to ja nie mogę. Miłość Boża jest posunięta względem człowieka do szaleństwa. To jest to, co obserwujemy ze strony Boga, to jest szaleństwo. To jest oddanie matki, która przychodzi i mówi, kochane dzieci, róbcie tak, bo inaczej będzie źle. To jest najwyższy poziom macierzyństwa. To jest niepokalane serce, które jest składane w ofierze każdemu człowiekowi i jest jak gdyby od Maryi zapytanie, czy przyjmiesz? Czy przyjmiesz? I w tym momencie Maryjność jest jak gdyby wpisana w polskość i nie będzie polskości bez Maryjności. Jestem tego przekonany. O tym świadczy cała historia. Cała historia. Maryja jest królową tej ziemi. Tego się masoni boją. Lękają się tego, że królowa stanie zawsze w obronie swoich dzieci, a już na pewno swojego narodu.
naród, który przychodzi i mówi, jesteśmy z Maryją, jesteśmy jej oddanym narodem, jest narodem, który zwycięży wszystko. Każdy problem, nawet jeżeli na świat przyjdą cierpienia, to Maryja z całą pewnością osłoni nas swoim płaszczem. I ja jestem przekonany, że tak będzie. Zresztą z objawień to wynika. Z objawień to wynika, z objawień prywatnych, gdzie czy w Wykrocie, czy też w innych miejscach Maryja ciągle mówi, wzywa do pokuty, wzywa do różańca, ale też mówi, przyjdą czasy, kiedy świat będzie płonął, kiedy świat będzie pękał, kiedy ludzie będą strwożeni i nie będą wiedzieli, gdzie uciekać, bo nie ma ratunku. Wtedy dopiero wszystkim przyjdzie do głowy właśnie to, co teraz mówię. Maryja. No dobrze, to ja teraz mam pytanie. Pierwsze, jeżeli od razu zaczynamy, no bo historia Polski to jednak takie dosyć odległe czasy. Kiedy możemy mówić o takim początku, że Maryja faktycznie tak mocno weszła w historię Polski, że no właśnie, i co mówi? Bo to tak, czy Polska będzie królowała, czy Polska będzie wywyższona? Pierwsze takie wrażenie, no tak, to wreszcie będzie ulga, spokój i tak dalej, no ale wywyższenie to zawsze krzyż. Tak. Więc ja zawsze jestem tego no, ciekaw. Czyli jeżeli mówimy o tej no, roli Polski w objawieniach maryjnych, to od czego zaczynamy? Ja myślę, że takim pierwszym sygnałem, że Maryja pokochała Polaków, to jest ojciec jezuita Marcelli, jeśli dobrze, który po prostu miał objawienia maryjne w Rzymie, zaraz po śmierci świętego Stanisława Kostki. Wiedział, że święty Stanisław Kostka pochodzi z ziemi, która szczególnie czci Maryję. Święty Stanisław Kostka z kolei z Rostkowa dokładnie przyszedł do Rzymu z tradycją szlachecką. Tradycja szlachecka to były wspólnoty różańcowe, ale mężczyzn. Ci ludzie nie tylko chodzili razem na polowania, nie tylko zdobywali pieniądze, sprzedawali zboże, trudnili się zdobywaniem nowych rynków, obronieniem tych rynków przed rozmaitymi zakusami państw wrogich, ale szlachta przede wszystkim upatrywała pomocy u Maryi Częstochowskiej, ale także była cześć jeszcze z czasów rycerskich, kiedy Polacy obrali sobie za hymn Bogu Rodzice. To był po prostu ciąg wydarzeń, w którym Polacy jak gdyby sami zrozumieli w swej potężnej mądrości, że tylko i wyłącznie opieka Maryi, która doprowadzi do poddania naszego narodu Jezusowi Chrystusowi, jest gwarancją lepszą niż gwarancje bankowe. I rzeczywiście tutaj się nie pomylili. Gwarancje Maryi są takie, że przetrwamy. Przetrwamy, że niebo nie zgodzi się na naszą likwidację. Ale zaraz, bo przecież objawienia, wszystkie objawienia to są objawienia warunkowe. Czyli jeżeli Polska czegoś nie spełni, no to nie przetrwamy. No tak, no, ale to jest jak gdyby w tym momencie Maryja dokładnie wie, że Duch Święty wylany na tą ziemię. Duch Święty, który wylał łaski na naszą polską ziemię przez Jana Pawła II. To jest człowiek przysłany, moim zdaniem, od Maryi, który wołał o ducha prawdy, o ducha miłości, o ducha maryjności w tym kraju. I myślę, że Maryja wysłuchała go, że jednak nie będzie tak, jak chce wielu, żeby nasze państwo nie było maryjne. Bo to się po prostu nie uda. To się nie uda. To państwo przetrwa jako maryjne. Mhm. Dlatego, że na koniec moje niepokalane serce zwycięży. I to jest zapowiedź maryjna, nie że jeżeli, tylko zwycięży to niepokalane serce. Nie wyobrażam sobie innego narodu w tej chwili, który miałby wziąć na siebie jak gdyby cały ciężar odkupienia świata.
razem z Maryją. To jest Polska. Dlaczego Polska? Dlatego, że to jest kraj, który jak gdyby nie odpowiedział na wezwanie Maryi z czasów ślubów kazimierzowskich. Jan Kazimierz, jak gdyby przymuszony nawałą protestancką, dostał informację od papieża, że wy się udajcie do Maryi. Przecież ona obiecała wam, że was nie zniszczą protestanci. Jan Kazimierz zażądał konkretnych sum pieniędzy na uzbrojenie wojska i na obronę Rzeczypospolitej. Nie dostał jej. Chociaż papież na pewno miał, ale miał też problemy z Francuzami i Europa wtedy wyglądała podobnie jak dziś. Czyli nie jest tak, że akurat jakoś tam dziwnie dzisiaj te czasy wyglądają jakoś na tle całej historii papiestwa jakoś specjalnie. Nie. Wyglądają dokładnie tak samo jak i kiedyś. Przetaczały się wojny religijne, wojna stuletnia, wojna trzydziestoletnia. Protestanci robili rozwałkę wszystkiego. Natomiast Królestwo Polskie otrzymało od papieża informację, że mają podnieść i to w rzeczywisty sposób podnieść do rangi królowej Najświętszą Maryję Pannę. I Waza, Jan Kazimierz Waza, robi to. Pomimo tego, że siły zewnętrzne są bardzo temu przeciwne. Wcześniej wyrzuciły z polskiego tronu Ferdynanda, kardynała i metropolitę wrocławskiego i warmińsko-mazurskiego, który bardziej się nadawał na tą funkcję, ale były zgniłe kompromisy, jak zwykle. I Jan Kazimierz, który jest cały czas śledzony i przydarzają mu się różne rzeczy, we Francji jest porwany, jest jakieś dziwne rzeczy, jest w końcu jest wtłoczony jak gdyby w tym momencie w rody francuskie, które cały czas pilnują, żeby Polska nie zebrała jak gdyby owoców wygnania protestantów ze swojej ziemi. I to się dzieje w Oliwie rzeczywiście królowa nie pozwoliła na to, żeby Polska otrzymała stosowne rekompensaty. A to się wiąże z tym, że po prostu zabrano nam doktrynę. Chodzi o to, że Polska jest nośnikiem doktryny katolickiej. To jest państwo, które musi być świadome tego, że Maryja bardzo liczy na nas, na to, że odpowiemy w odpowiedni sposób ze ślubów właśnie lwowskich, odpowiemy tak, jak to zaproponował kardynał Wyszyński. Odpowiemy właśnie wypełniając śluby, jasnogórskie śluby narodu. A co to jest ta doktryna katolicka? Doktryna katolicka jest jak gdyby wprost pochodną tego, co się wydarzyło w średniowieczu, a co jest do dzisiaj zwalczane. Co to znaczy? Doktryna katolicka mówi o tym, że tylko Bóg pozwala nam być ludźmi. Pozwala nam, to jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Bóg nie jest jak w tym momencie jakby... My nie możemy, jak Immanuel Kant, rozkazywać, rozum rozkazuje Bogu i Bóg czyni to, tylko po prostu to Bóg jest, wywołuje akcję i to Bóg jak gdyby w tym momencie pozwala nam być ludźmi, pozwala nam przestrzegać praw, które są związane z niebem. My w zamian nie możemy Bogu stawiać żadnych warunków, bo to się zawsze źle kończy. Zawsze się źle kończy. Człowiek Bogu może tylko służyć. I trzecia sytuacja, jaka wynikła ze średniowiecza, z budowy naszej doktryny, jest taka, że zbawienie jest możliwe tylko w Kościele katolickim. O, zapomina się o tym, niestety. To są po prostu, że tak powiem, didaskalia i pierdoły, że można gdzieś się tam zbawić. Pokazuje się świętych, którzy mówią, całe życie byli masonami, draniami i tak dalej i na końcu podali komuś herbatę i niestety zostali świętymi. Takie przykłady podaje się dzisiaj. To są jak najbardziej dobre przykłady. Natomiast generalnie nie mówi się o Bernardzie z Clairvaux, czy Dominiku Guzmanie, który walczy z herezją langwedocką w Norbą i z Szymonem de Monte Rochefort, który przychodzi w imieniu Innocentego III i niszczy herezję.
doktryną katolicką, naszą doktryną, bo niestety, ale na Zachodzie już nie ma tej doktryny, to jest doktryna totalna. To jest jak gdyby przeciwwaga dla naszej doktryny. I dopóki nie wrócimy do naszej doktryny katolickiej, to znaczy Polska będzie albo katolicka, albo nie będzie jej wcale. To powiedział Wyszyński, miał rację. To jest ojciec narodu. Powiedział rację, nie będzie jej wcale. Dlaczego? Dlatego, że doktryna naszego narodu polega na tym, że musimy się związać tak ściśle z organizacją międzynarodową, jaką jest Kościół Powszechny i musimy po prostu, najkrócej mówiąc, zdobyć świat dla Jezusa. Niestety zauważyłem, że to, co Pan powiedział, że poza Kościołem Katolickim nie ma zbawienia. To jest pełnia zbawienia oczywiście, tak. To też jest bardzo ważne. Natomiast mnie to zasmuca, kiedy ja widzę ten fałszywy ekumenizm, że wszystkie religie równe, że wystarczy być dobrym człowiekiem, że czasami się rzuca jakieś takie w internecie hasła, które przypisuje się nawet papieżowi Franciszkowi, choć ja nie wierzę, żeby coś takiego powiedział, a nie mam też czasu, żeby sprawdzać wszystkiego. Po prostu gdzieś tam rzucam, ale ludzie się tak tym karmią i za każdym razem mówią, no tak, przecież on powiedział, że nie trzeba chodzić na mszę świętą i zaczyna się jakieś tam rzeczy opowiadać. Nie. Nawet w katechizmie Kościoła katolickiego pojawia się informacja, że religia islamu jest nam najbliższa, bo wierzą w jednego Boga. No przecież to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Bo przecież my wierzymy w jednego Boga w trzech osobach. Tak. W Jezusa Chrystusa chociażby. Dokładnie. Gdzie oni w ogóle tego nie uznają. To gdzie to jest nam najbliższe? Nie? I to jest takie hasła, które gdzieś tam się rzuca, które są niedopowiedziane, które powinny być już dawno wyjaśnione. Ktoś niedawno powiedział, że powinna nawet powstać nowa, wiem, biskup Schneider to powiedział, tak. Że powinno powstać może nie nowe wyznanie wiary, ale jeszcze raz przypomniane, uporządkowane i dopowiedzenie, w co my tak naprawdę wierzymy w Kościele katolickim, bo mówi, że niektórym się chyba trochę zapomniało. Zgadza się. Ja się uniosłem, przepraszam, ale ja tak się denerwuję takimi rzeczami. Wracając do doktryny, dlaczego Maryja tak bardzo liczy na Polaków? Bo jest sytuacja taka, że tylko Polacy mogą przejąć doktrynę, o czym wie szatan. I to skutecznie torpeduje. Zresztą to widać nawet w tej chwili to, co dzieje się między Unią Europejską, która jest częścią moim masońskiego okrągłego stołu. To jest produkt masoński w tej chwili już na 100%. I trzeba po prostu najkrócej sobie powiedzieć, że tam już nie ma pieniędzy. Oni dlatego nie sądzę, żeby Niemcy byli tak głupi, żeby po prostu pozwolić Polsce i Węgrom zawetować budżet unijny. To jest bzdura, to jest masoński wybieg. Masoński, wielopiętrowy, wieloaspektowy wybieg, który po prostu ma i tak gdzieś tam założony cel. Tylko z Bogiem możemy te cele, te wszystkie pułapki, jakie pozakładał na nas szatan, uniknąć. Świat nie unika pułapek, tylko wchodzi w nie. I w tej chwili dlatego jest tak ważne, żeby trzymać się Maryi i trzymać się doktryny. Dlaczego? Bez doktryny nie możemy mieć żadnych roszczeń. Tylko doktryna gwarantuje nam, że możemy mieć roszczenia. Doktryna składa się z sakrum, mitu i budżetu. Sakrum jest jeden Bóg, Kościół katolicki. Mamy to w doktrynie. Mit to jest na przykład w tym momencie, że jak gdyby, tak jak Anglicy mają swojego Pendragona i tak dalej, że po prostu zobaczył cały świat i stwierdził, że to musi być angielskie. My mamy w tym momencie jedną z takich jak gdyby rzeczy, sytuacji, która nas podbudowuje, jest właśnie samo zaistnienie Jana Pawła II. Dlatego jest taki atak w tej chwili, my nie rozumiemy, co się dzieje. To jest atak na Jana Pawła II, jest atakiem na polską doktrynę. Polska doktryna, która pozwoli nam przetrwać, to jest... Dlaczego doktryna jest tak ważna? Dlatego, że można nie mieć pieniędzy, można nie mieć nic, ale jak się ma doktrynę, zdobywa się świat. Dlatego, że w tym momencie doktryna nas przeniesie do nowych czasów, nawet po wojnie amerykańsko-chińskiej czy jakiejkolwiek innej, nasza doktryna pozwoli nam zachować tożsamość narodową, o którą w tej chwili jest taka walka. My nie wiemy, kim już będziemy niedługo. My naprawdę zastanawiamy się, jak to będzie. Natomiast sytuacja jest taka, że doktryna katolicka, która jest wprzęgnięta w doktrynę państwa polskiego, pozwoli nam zachować
naszą państwowość. I Jezus rzeczywiście u świętej Faustyny Kowalskiej mówi w 1732 numerku, że jeżeli Polska będzie mi wierna, wyniosę ją w potędze. Przecież jeżeli Jezus mówi o potędze, no to przecież nie mówi o tym, że będziemy malutkim kraikiem pomiędzy z zainstalowaną diasporą żydowską pomiędzy potężnym cesarstwem rosyjskim a niemieckim. O niczym takim nie mówi, tak jak do tej pory było. To jest dowód naszej niewiary, że żeśmy w tej chwili jak gdyby stracili wiarę i musimy ją na nowo odzyskać. A to jest takie niemodne wierzyć dzisiaj i oddawać się Panu Bogu. Nieraz gdzieś tam w internecie też pojawiają się takie informacje, załóżmy, któryś minister mówi, no to ja się będę modlił w tej sprawie i tak dalej. I ludzie mówią, działać trzeba, co ci po tej modlitwie całej, to nic nie wniesie. Tak sobie od razu skojarzyłem. Ja przepraszam, to nie jest lekceważenie Pana, kiedy po prostu zapisuję sobie, bo wiem, że oboje uwielbiamy rozmawiać i jesteśmy mistrzami od dygresji, w związku z tym muszę sobie zapisać, żeby nie zapomnieć. Pierwsza rzecz, to co Pan mówił o doktrynie, że nawet pieniądze nie są potrzebne, żeby doktryna gdzieś tam była, mocno działała i była ugruntowana. Skojarzył mi się taki film, ogólnie film taki, znaczy w miarę dobry, ale z religią tam nic nie ma wspólnego. Natomiast jest to braci Wachowskich film, Via Vendetta. I tam jest, film zaczyna się od tego, że można zabić człowieka, ale jest coś nieśmiertelnego i to jest idea. Idea, która jest zaszczepiona w naród, przetrwa po prostu po całości. I mi się tak też skojarzyło. Niedawno słyszałem bardzo fajną wypowiedź jednego z kapłanów, który powiedział, że niezależnie od tego, jak Kościół będzie poniżany, będzie niszczony, będzie rozwalany, choćbyście już tych kapłanów, których znacie, już po prostu wszystkich pomordowali, choćby chcieli wszystkie kościoły zamknąć, to 10 przykazań i tak nie ulegnie zmianie. To jest to. No mistrzostwo świata. Jak ja tu tak otworzyłem oczy ze zdumienia, mówię, no faktycznie. Przecież ataki będą nieustannie, ale by choćby wszystko chcieli zmienić, 10 przykazań i tak się nie zmieni. Dokładnie. Oczywiście ktoś w komentarzach powie, no ale Kościół zmienił drugie przykazanie. Ale to już na to się nie odpowiada, bo to są ludzie, którzy już wyłączyli myślenie całkowicie niestety tym wszystkim. Natomiast to jest piękne. 10 przykazań i tak się nie zmieni. To jest nasza doktryna. Zgadza się. To jest doktryna Kościoła katolickiego i dokładnie tam jest zapisany szacunek do człowieka, szacunek do Boga. I do tego dochodzi właśnie, tak jak powiedziałem, mit Jan Paweł II ze swoją nauką, która wytacza nam w tym momencie, otwiera nam oczy na następną przestrzeń, która mówi osoba i czyn. Człowiek jest podmiotem czynu i tylko czyn przysługuje człowiekowi. Nie jesteśmy zwierzętami. Nie jesteśmy, jesteśmy także duchami. I te duchy cierpią, chodzą między nami ludzie, którzy są trupami duchowymi. Ludzie, którzy po prostu nawet nie wiedzą, co ich trafiło. Nawet są przekonani, że jest wszystko w porządku, bo kochają zwierzątka. Tak. I walczą o ich prawa. Dokładnie. Będą kochać zwierzęta, ale Bogu powiedzą nie. Bogu powiedzą nie, bo szkoda czasu na Boga, bo jest to takie irracjonalne, a tak naprawdę nigdy nie przyjdzie im do głowy, że właśnie stoi przy nich stado demonów, którym ofiarowano chwilę spokoju piekle, żeby tylko można było spokojnie tego człowieka namówić na tą złą drogę. Stoi przy nas i czuwa tylko i ten biedny anioł stróż nic nie może. Nic nie może zrobić, bo widzi, nie że... Zgody, tak, bo wola, bo wolna wola jest darem Boga, która powoduje, że jesteśmy sługami Boga w sposób wolny, to znaczy duchami, które rzeczywiście w sposób przemyślany oddają Bogu cześć i chwałę. I teraz wracając jeszcze do objawień, bo jak zwykle uciekam gdzieś tam. Objawienia, doktryna jest potrzebna do tego, żebyśmy w końcu odczepili, odkręcili te nasze państwo, biedne teraz, od tej doktryny socjalistycznej, która nikomu do niczego nie jest potrzebna, ani donikąd prowadzi. Socjalizm jest herezją i powinniśmy już dawno od tego się odkręcić. Natomiast z całą pewnością są siły, które nie pozwalają w tej chwili nam odkręcić polskiego państwa od doktryny socjalistycznej. To znaczy takiej, gdzie my głosimy jakąś chcemy czy nie chcemy jakąś międzynarodówkę. Że jesteśmy tym samym, czym są Francuzi i tak dalej. Francuzi już dawno nie są tym samym, co my. Już dawno sprzedali swoje dusze. Byli katolikami, są muzułmanami. Tak, dokładnie. W tej chwili już nie są naszymi braćmi w wierze i w tej chwili ich rozpacz
bo podaje się, że setki Francuzów płaczą, modląc się przed katedrami czy kościołami, do których nie mogą wejść. No jasne, że tak. A co oni myśleli, że demon im pozwoli wejść do kościoła? Na to trzeba zasłużyć, to trzeba o to trzeba walczyć i trzeba mieć doktrynę, żeby wygrać tą wojnę. A nie tak, że po prostu można sobie Boga, przepraszam, że tak powiem, całe życie odstawiać do kąta, a później na końcu, Panie Boże, no już jestem. Od razu te słowa mi się przypominają tam, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Zgadza się. Czy przyjdzie moment, że po prostu wyrzucą ciebie i koniec. Tak. Nie mam żadnej wątpliwości, że większość ludzi, z którymi spotykam się na co dzień w życiu i tak dalej, nie spotkam ich w wieczności. Chciałbym, żeby tak było. Mało tego. Sam bardzo dbam o to, jestem przerażony. Jestem przerażony autentycznie, dlatego że otwierając karty katechizmu Kościoła katolickiego w punkcie 1035 jest wyraźnie powiedziane, to kościoły powinny grzmieć na ten temat. Człowiek po śmierci, umierając w grzechu ciężkim, idzie do piekła. Dziękuję, nie mam więcej pytań. To jest to. Nie będzie czegoś takiego, że słuchaj, no ty miałeś takie ciężkie życie i tak dalej. Kogo to obchodzi? Wszyscy mieli. Każdy niósł swój krzyż. Święta Katarzyna ze Sieny najlepiej to w traktatach o opatrzności Bożej najlepiej to wyjaśnia. Nie masz swojego krzyża, a jak go przerzucisz na drugą stronę, a jest za krótki, to jak przejdziesz? Nie przejdziesz, bo jest za krótki. Zawsze unikałeś cierpienia. Zawsze miało być dobrze, pięknie. Zawsze miało być tak cudownie. A tymczasem trzeba było przynieść kawał krzyża. Rzucić go na drugą stronę i przejść do Boga. I powiedzieć, to ja, Bogdan. Niestety w dzisiejszych czasach takie słowa, które Pan mówi, się nie sprzedają, prawda? No bo to nie jest ten katolicyzm, który ludzie chcą słyszeć, że będzie dobrze, że oddaj to wszystko Panu Bogu. No wiadomo, że tak trzeba, no ale trzeba wprost mówić, tak? No, nie będzie dobrze. Ciężkiego, a ludzie wprost plują Bogu w twarz, żyją też w 10., 50. związkach, mówiąc, no ale przecież czasami sobie na mszę przyjdziemy, to chyba jest okej. Okay. Nic nie jest okej. Okay. Ludzie lekceważą sobie, po prostu odrzucają miłość Boga, wymyślili sobie jakąś swoją religię. No nie, no tak absolutnie nie można. Trzeba mówić wprost. Nie wolno żyć w grzechu ciężkim. Koniec, kropka. Poza tym utrzymywanie się w grzechu ciężkim powoduje jak gdyby zasklepienie. Przecież złe duchy nad tym czuwają, żeby człowiek się nie wydostał z tego jarzma. To jest ludzie, którzy żyją od lat w grzechu ciężkim, tak naprawdę często, gęsto nie zdają sobie sprawy z tego, że już nie są w stanie sami sobie pomóc. Nie są w stanie sami sobie pomóc. To jest mniej więcej tak, jak w tej chwili obserwuję gejów i lesbijki, które chodzą po polskich ulicach. Nie interesuje mnie z jakich pobudek i tak dalej, bo to jest akurat nie jest istotne. Chodzą, protestują przeciwko aborcji. Natomiast jaka jest sytuacja? Temu wszystkiemu przyglądają się ludzie, którzy mają bardzo dobrze policzone stawki godzinowe pracy. I ci ludzie w którymś momencie pogonią większość tych ludzi do ciężkiej pracy, czyli do herezji, za stawki godzinowe, natomiast nie będą już potrzebowali ani tych gejów, ani tych lesbijek, tych ludzi, którzy się afiszują. Skąd ja to wiem? Ponieważ system bolszewicki i faszyst Hitlera dokładnie robił to samo. Wypuszczał najpierw biedne kobiety, rozhisteryzowane, a następnie później je likwidował. Później znikali ci ludzie wszyscy. Więc mówię dzisiaj to otwarcie. Wszyscy ci ludzie, którzy walczą z Kościołem, obyście nie żałowali tego. Ponieważ system, który was tam wysłał, za chwilę będzie was likwidował. To jest to. Jedyną nadzieją na zlikwidowanie herezji jest Kościół. Tylko Kościół katolicki potrafi zlikwidować herezję. Dlaczego? Dlatego, że nikt inny nie jest zainteresowany likwidacją herezji. Tylko Pan dopowie, co to jest herezja. Definicja herezji pochodzi od człowieka, którego bardzo cenię. To jest pan Gabriel Maciejewski. Bardzo mądry człowiek, oby więcej polska ziemia takich wydała. I on powiedział rzecz bardzo, bardzo, właściwie dwie rzeczy, że władza jest albo święta, albo tajna. I druga rzecz to jest taka, że podał definicję herezji, która jest, to jest herezja, to jest ciężka praca ponad siły, plus dewiacje seksualne, minus sakramenty. To jest herezja. Rewelacyjna. Ciężka, teraz obserwuję. Ciężka praca, gdzie nie masz czasu podnieść głowy, ponieważ twój szef już cię nadzoruje i już ci odbiera punkty, albo właśnie twój awans odlatuje hen-hen,
Dlaczego tak jest? Dlatego, że sytuacja jest taka, że herezja zawsze przychodzi z zewnątrz, ma w swoim jak gdyby centrum pieniądz, zawsze chodzi o kasę, nie o żadne tam religie, o to, żeby oczyścić Kościół. Jak ktoś opowiada takie rzeczy, to jest po prostu niezorientowanym i właśnie jest heretykiem. Oczyścić Kościół. Ludzie, którzy przyszli oczyszczać Kościół, oskarżając, znajdując gdzieś tam księży pedofili, oskarżając biednego kardynała Gulbinowicza albo biednego kardynała Dziwisza, oni akurat są zainteresowani oczyszczaniem naszego Kościoła. Bzdury. Nie są. I nigdy nie będą oczyszczać, bo nawet nigdy troska jakakolwiek nie powstała w im serduszku. Tam nie ma ani Maryi, ani Jezusa, tam nie ma jak gdyby poruszenia Ducha Świętego. To jest tak, że po prostu ci ludzie, najkrócej mówiąc, prawdopodobnie korzystają z tej herezji, dlatego chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Tylko i wyłącznie o pieniądze w tym momencie. Natomiast Kościół nie jest zainteresowany pieniędzmi. Kościół ma doktrynę, ona jest uniwersalna, ona niezależnie od tego, czy państwo polskie przepadnie, czy nie, może być tak, że właśnie doprowadzicie dwie ścierające się partie socjalistyczne, doprowadzą jednak do uniszczenia, unicestwienia naszej pięknej ojczyzny i to nie ma żadnego znaczenia dla Kościoła powszechnego. Dlaczego? Z jednego powodu. Ponieważ Kościół jest powszechny i ma swoją misję i będzie zawsze chciał zbawić ludzi. Natomiast czy oni będą musieli mówić po niemiecku, czy będą musieli mówić po rosyjsku, nie ma żadnego znaczenia. Kościół jest ponad tym wszystkim. Ma swoją doktrynę i teraz jak gdyby Maryja zaprasza nas do tego, słuchajcie, przyjmijcie tą doktrynę, żebyście przetrwali. Ja chcę, żeby na ziemi polskiej była polska mowa. To jest Getschwald 1877, to jest ten Kulturkampf, który teraz się rodzi w Niemczech. Nagle okazuje się, że Polacy zaczynają myśleć o tym, żeby mieć doktrynę, czyli żeby zgłosić w tym momencie swoje roszczenia. Wiadomo, że w tym momencie Niemcy będzie opór, ale może się okazać, że Maryja pozwoli odebrać nam reparacje przez krew i ziemię. Bo różnie to bywa. I Bóg jest łaskawy, miłosierny, ale czasami jakieś narody muszą po prostu zapłacić cenę, o której się nie spodziewały. Na przykład? Na przykład taką, że stracą swoją niepodległość te narody, które o tym nie mówiły. W ogóle nie myślały o tym. Były w takich sojuszach twardych i tak chętnie były bronione i okaże się, że są po prostu wyrzucone get out. Poza linię, którą wyznaczyli ludzie, którzy na przykład inwestowali gdzieś. Bo jeżeli zaczną inwestować i się okaże, że muszą utrzymać to, że to jest dobry trend i tak dalej, to niestety zrezygnują na przykład z terytorium, gdzie jest drogo. A jakieś konkrety, czy tak na razie tylko zostawimy to? Zostawmy to, tak. Na wszelki wypadek jeszcze, tak? Tak, dokładnie. Ale wrócimy kiedyś do tego. Kiedyś wrócimy. Dlaczego herezja? Dlaczego? Dlatego, że ja już mogę powiedzieć, masoni mają na uwadze tylko dwie rzeczy. Oni nie potrzebują kontaktów i tak dalej, to wszystko mają. Mają wpływy, kontakty, pieniądze, rozkazują i krytykują. To są ludzie, którzy wobec takich ludzi odnoszą się z pełną pogardą, tak jak szatan. Natomiast generalnie chodzi im o to, żeby znaleźć miejsce, gdzie jest tania produkcja. Takich miejsc zawsze się szuka. No dlatego dzisiaj Chiny są w wielkiej niełasce, bo nie chcą stać się takim miejscem. Nie chcą się stać. To po prostu byli i się skończyło. I teraz po prostu następuje, że tak powiem, odpowiedź negatywna i w związku z tym trzeba poszukać jakiegoś innego miejsca, gdzie jest tania produkcja, czyli herezja. Natomiast druga rzecz to jest taka, że masoni szukają miejsca, gdzie można poukrywać fanty, które się skradło. Oni po prostu, to jest stara talmudyczna idea, o tym pisał Adam Krzyżanowski, niebo bolszewików tutaj na ziemi. Oni po prostu szukają nieba tu. Jak będą szukać tego nieba tu, więc będą musieli przy okazji, nawet sami czasami nie wiedzą o tym, że wykonują rozkaz Boga. Że w tym momencie wykonują ten rozkaz, natomiast oni są szczególnie jakoś tam uczuleni na Polskę, bo dokładnie znają tajemnicę naszej egzystencji, naszego istnienia i dokładnie wiedzą, że Bóg coś zamierza. Bóg coś zamierza. I coś zamierza z Polską.
I to jest bardzo, bardzo istotne, że w tym momencie jak gdyby to ich uczuliło i przebaczyliby nam wszystko. Tylko żebyśmy się wyrzekli naszej doktryny, czyli wiary. To uwaga, proszę pana, dwie rzeczy. Nie, trzy. Trzy sobie zapisałem w międzyczasie. Użył pan takiego określenia, że Kościół nie jest zainteresowany pieniędzmi. Z czym innym niestety kojarzy się Kościół tutaj? Właśnie przede wszystkim tym, że goni za groszem. Więc jakby pan mógł tutaj dopowiedzieć, co pan miał na myśli to mówiąc, no bo to nie mogę tak tego zostawić. Pamiętam, jak siostrze Faustynie Kowalskiej Jezus powiedział taką rzecz, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy z tego, że wypełniacie moją wolę, nawet jak o tym nie wiecie. Niesamowite to. Nie wchodzę dzisiaj w szczegółową dyskusję, o co w tym konkretnie chodzi, no bo to też by nie było predestinacją, tak? Czyli coś, co było odrzucone przez Kościół katolicki. I tak, proszę, żeby pan jeszcze tylko dopowiedział, o co chodzi w tym, że Kościół nie jest zainteresowany pieniędzmi. W kolejnym odcinku no porozmawiamy sobie już tak bardzo konkretnie, jakie objawienia mówiły o roli, o co chodzi, tak żebyśmy nie zostawili też ludzi z niczym, bo bardzo mocno poszliśmy w dygresję, ale to niestety na tym kanale u mnie to jest norma, bo nie wiem, czy pan to czuł, ale my już 40 minut rozmawiamy. Ten czas tu tak leci. Zupełnie inaczej leci u osób, które słuchają, zupełnie inaczej leci u... tutaj, więc... Jestem zszokowany troszeczkę. Tak, dlatego ja uprzedzałem, że tak będzie, więc ten odcinek oczywiście podzielimy na część pierwszą, część drugą, więc pierwsza to była taki wstęp tak naprawdę do później już takich wielkich konkretów, bo ten G4, no musimy to w jakiś sposób też to omówić, pokazać mniej więcej, o co tam chodzi. Czyli pan tylko odpowie mi na pytanie, no co to znaczy, że Kościół nie jest zainteresowany pieniędzmi? To znaczy, w świecie, który należy do Boga, pieniądze są jak gdyby innym Bogiem. On, to nie jest tak, że Kościół nie potrzebuje pieniędzy. Do X wieku świat wyglądał mniej więcej tak. U Wizygotów, u Kapetingów, świat wyglądał mniej więcej tak, że po prostu był jakiś Żyd, który zadłużał króla, a król cedował spłatę tych środków na biedny naród katolicki. Trwało to bardzo, bardzo długo i można to sprawdzić, to nie jest tak, polecam, jest wiele książek na ten temat, które właśnie mówią o tym, że dokładnie tak było, zawsze każdy król właściwie potrzebował Żyda, który w Anglii Plantagenetów wręcz scedowano cały system podatkowy na Żydów i po prostu tylko i wyłącznie odcinano kupony od tego, więc natomiast Kościół sobie radził bardzo dobrze, bez tego blichtru, natomiast radził sobie bardzo dobrze bez jak gdyby namawiania swoich wiernych do tego, żeby dawali mu pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że o pieniądzach wtedy mówili tylko Żydzi. Zdaje się, że to się nie zmieniło. I teraz jest sytuacja taka, że jeżeli trzeba było obciążyć naród, który był z gruntu katolicki, bo innego nie było, wtedy tam nie było podziału chrześcijaństwa na jakieś odłamy, które się później tam zdewaluowały. Natomiast sytuacja jest taka, że Kościół jest generatorem cywilizacji. I pieniądze, które dostawał, zawsze ładował w piękno liturgii, zawsze ładował w kościoły, w katedry i tak dalej. Mówiąc, że Kościół nie był zainteresowany pieniędzmi, ponieważ te pieniądze natychmiast przekuwał na dobro i chwałę Boga. I nic więcej, nie interesowało Kościoła, czyli prowadził doktrynę polegającą na rozkwicie Kościoła i pokazaniu tego innym, że jest to sukces. Bo Kościół odniósł wielki sukces. Wystarczy dzisiaj pojechać na zachód Europy po rewolucji francuskiej, która zniszczyła potężną ilość katedr i zakonów. I wystarczy zobaczyć, co tam jeszcze zostało. W Hiszpanii, w Portugalii, gdzie działały Włochy, gdzie działały zakony, Augustianie, benedyktyni, cystersi. Wystarczy to wszystko obejrzeć. No, najkrócej w Polsce wystarczy jechać do Pelplina, żeby zobaczyć katedrę, którą wybudowano właściwie na mokradłach. Bo Kościół po prostu swoją ciężką pracą pokazywał, że
pieniądze dla niego się nie liczą. To jest po prostu rzecz wtórna i akcydentalna. Pieniądze są, zaczęły być dopiero wykorzystywane przez Kościół i jak gdyby oskarżenia w kierunku Kościoła poszły z chwilą, kiedy medyceusze oraz inne banki zaczęły, że tak powiem, obsługiwać budowę Kościoła na Watykanie. Święto Pietrze i tak dalej, handel tak zwanymi odpustami. To wszystko, to są, tak jak mówiłem, rzeczy nietrafione, dlatego że te pieniądze tak naprawdę dlatego bolały tych ludzi, którzy później zapisywali się bardzo chętnie do protestantyzmu, ponieważ można było obrabować Kościół z tego, co ma. I do dzisiaj jeszcze to mieć za to chwałę. Tak, do dzisiaj to trwa, że Kościół jest rabowany i Kościół jakoś tam nie widzę, żeby się bronił, żeby specjalnie mówił, ojejku, wasze pieniądze i tak dalej. Nie, Kościół jest jak najbardziej w tym momencie niezależny od tego, dlatego że ma doktrynę. Boję się powiedzieć, że jest przyzwyczajony. Przyzwyczajony, ale to źle mu służy. Mhm. Dlatego że, tak jak mówię, jest sytuacja taka, że w pewnym momencie cierpienie i pokuta i na przykład upadek pieniądza światowego, który nam grozi w tej chwili, to jest to. W tym momencie pokażemy, tak, my mamy serce, my mamy wiarę, my zawalczymy o naszego Boga, ponieważ przyszła sytuacja, w której możemy powiedzieć król albo śmierć. Albo będziemy mieli Jezusa Chrystusa Króla, którego już mamy, bo zgłosił pretensje do tronu polskiego po swojej matce. Albo śmierć. I to się okaże w przyszłości, bo to jest głęboko w to wierzę, że to jest nasza przyszłość. Król świata, który chce stać się naszym królem. Polaków. Tak, ale to oprócz tego, że to powiedzmy oficjalnie, to jeszcze musi tu i tu. Ja myślę, że serca człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Dokładnie. To jest przykład tego, że nawet będąc największym draniem w Kościele katolickim jesteś święty. I od chwili, kiedy stajesz się święty po wyjściu z boku Chrystusa, będąc w konfesjonale, zły duch od razu przychodzi i mówi, słuchaj, zrobiłeś coś tam. Nie wierz mu. Jesteś święty. Ta pokusa przychodzi od szatana. Bo szatan to jest oskarżyciel. Nie wolno na krok odstępować od Boga. Przerywam. Dobrze. Przerywam, 45 minut było. Pobłogosławię wszystkich i spotykamy się nie wiem kiedy, znaczy my za minutę, aczkolwiek nie wiem kiedy będzie emitowany drugi odcinek, to jeszcze sobie tam ustalimy. Bardzo dziękuję. To był już taki fajny konkret. Kochani, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.